Muszę wam powiedzieć, że ostatnio mam nieprawdopodobnie dużo szczęścia w naszej ulubionej grze o czołgach. Ktoś powie, że się chwalę, hahaha. Ale podam przykład. Przez ostatnie dwa dni udało mi się zrobić 3 bitwy, gdzie zrobiłem ponad 9000 uszkodzeń. Panie, ja nie wiem, czy ja w całym 2018 zrobiłem kiedykolwiek 9000, a teraz co dzień taka bitewka. I tutaj najciekawsze jest to, że wcale nie na jakichś OP czołgach, na przykład na naszym polskim Lewandowskim, który ostatnio był przeze mnie troszeczkę hejtowany. Ktoś powie, jak mogłeś hejtować polski czołg? No po prostu przez cały styczeń, jak nim grałem, to był dramat. Rzucało na dychę, otwarte mapy, biła mi arta po 700, a ta bitwa cały czas tak naprawdę jechała na farcie, naprawdę, no. Aż trudno w to uwierzyć, moja znienawidzona mapa lodowiec, jak ja jej nie lubię czołgiem ciężkim, zawsze wygląda scenariusz tak samo. Jadę sobie tak wesoło, to jak teraz. Próbuję doczłapać się do tych skałek, do banana, sektor C1 i zawsze jedna arta, druga arta, a zobaczcie tą rundę, trafiłem w ruchu, obiekta 430. On odbija się od mojego boku, już miałem polewkę, ale to jest dopiero początek. Jedna z artylerii w drużynie przeciwnej już zginęła. Już na samym początku. Teraz jadę sobie. Jadę ze świadomością, że o, pewnie chociaż jedna arta we mnie strzeli, ale jak się obrócimy, okazuje się, że pocisk powędrował w stronę M103. Też nieudane, zabrało mu 5 HP, więc olać. Mnóstwo szczęścia już na samym początku, a to dopiero, słuchajcie, wierzchołek góry lodowej. Jeszcze będzie tego pełno w tej rundzie. Sama potyczka ogólnie jest wyjątkowa, bo na topce. Lewandowskim uważam, że gra się fantastycznie przy takim losowaniu. Ktoś powie, że każda dycha jest dobra w losowaniu, gdzie mamy 3 dychy, 5 dziewiątek i resztę ósemki, ale prawda jest taka, że Lewandowski jest wyjątkowy do tych losowań, bo on ma idealne uderzenie 750, aby rywal się bał. Ma dużo życia, dużo zniesie. Pancerz, który odbija pociski 8, 9 tierów, no i jest wystarczająco zwrotny, tak aby dojechać w jakieś miejsce. Uważam, że to jest właśnie taki idealnie wyważony pojazd pod to losowanie. On, Lewandowski, nie nadaje się do bitwy z innymi dziesiątkami, bo no po prostu przegrywa, bo albo penetracja, albo już go masakrują, przebijają, albo nie jest na tyle szybki, aby się obrócić i może go każdy metr wymanewrować. Także właśnie mówię, to jest idealnie losowanie pod ten pojazd. I jeżeli chodzi o rundę, mamy teraz drugi strzał w Godzilla. Uważam, że spokojnie możemy przyjąć, że dostała, bo była bokiem, pocisk widać było, że nie uderzył w skałę, nie poleciał w niebo, po prostu trafił. I tutaj znowu ważny moment, był dylemat. Skupić się na lewej czy na prawej? No ale popatrzyłem, że oho, pilnuje tego obiekta 430, więc ja zacząłem mierzyć w stronę typa 5. Heavy. Czekałem, jak strzeli. Jego tak naprawdę się głównie obawiałem. To był w ogóle mój klanowicz, spadł na fazie. Strzelił. Jak on strzelił, to oczywiście wyjeżdżamy i mierzymy mu w dolną płytę pociskiem kumulacyjnym. Spokojnie się tam przebijam. Więc ja tutaj będę cały czas tak naprawdę działał na zasadzie. Kiedy typ 5 heavy strzeli, ja się wychylam i wybieram cel, który po prostu jest najlepszy do trafienia. Nie patrz na to, aby skupić się na jednym celu, bo wiecie o tym, że Lewandowski nie ma takiego komfortu, że mierzy byle gdzie i przebija. To nie jest, nie wiem, Super Conqueror, obiekt 277. Tutaj trzeba bardzo dobrze mierzyć. W Lewandowskim celowanie to jest sztuka. I teraz zobaczcie, typ znowu strzelił, ale już nie strzelę w typa, nie będę czekał na libertę. Strzeliłem w to, co było pod ręką i z M. Także mówię, tutaj troszeczkę są inne zasady w przypadku tego pojazdu, bo on ma za sobą penetrację, aby walić na oślep. I teraz tak. Tutaj bitewka będzie się toczyła. Spoko, spoko. Ale ja bym chciał zapoznać was z pewnym tematem. Tematem tym jest T-62M. Pojazd, który ostatnio poruszyłem w swoim materiale. Powiedziałem, że to będzie według mnie nagroda 9 tieru za linię frontu. Słuchajcie, znalazłem w sieci parametry tego pojazdu. Ktoś powie teraz, no dobra, dobra, fajnie, to podaj je. Ja troszeczkę się boję je podawać. Dlaczego? Dlatego, że one mogą być oczywiście fejkiem. No nie mam pewności, że to jest prawda. Mogę je wam podać tak po prostu dla ciekawskich, przypuszczalne parametry. Podobno jest to prawda, ale wiadomo. I jest to tu wierzenie, to nie są takie parametry, nie wiem, kosmiczne jakieś, że 400 penetracji i tak dalej. Takie parametry, które mogą być.
ale nie wiem, czy po prostu dzielić się z tym albo nagrywać o tym film, kiedy to może być, no nie wiem, wymysł jednego z graczy. Podobno informacja pochodzi od samego Wargamingu. Także taką ciekawostkę znalazłem w internetach, ale boję się trochę tym dzielić, bo potem powiecie, że podaję jakieś fake info. Więc możecie napisać, czy warto ewentualnie poruszać ten temat. I wtedy ewentualnie nagram jeden film oddzielny, albo wspomnę po prostu, jak wyglądają te parametry przypuszczalne 9 tieru premium. A, i tu w ogóle ciekawostka, ten T62M miałby mieć bonus do zarabiania. Tak, 9 z bonusem do zarabiania. Ma to też troszeczkę sensu, bo nie oszukujmy się, pojazd zdobywamy w linii frontu, czyli tryb, gdzie chodzi głównie o zarabianie kredytów. To teraz, jak to by było, że nagroda, którą zdobywamy w trybie do zarabiania kredytów, nie ma bonusu do zarabiania kredytów? No taki trochę absurd, prawda? No właśnie, no właśnie. Dla mnie też trochę dziwne. Podobno też jeszcze niedługo pojawią się screeny tego T62M. Mam nadzieję. No i takie screeny ja już jestem w stanie bardziej uwierzyć, ale pamiętacie, jak kiedyś była akcja na piaskownicy, że jakiś gracz po prostu w Photoshopie modyfikował zdjęcia i wstawiał parametry, które były niestworzone, w ogóle jakieś z kosmosu. Zastanawialiśmy się, czy to prawda, czy nieprawda, okazało się, że fake, więc tutaj też ja mam taki strach trochę, że ktoś może nas robić w konia i tak naprawdę to wszystko to jest wymysł jednego z graczy. No ale mówię, zobaczymy. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ja na pewno bardzo czekam na informacje, co to za 9, bo no nie ukrywajmy, ja zawsze mówiłem, że 9 prędzej czy później premium się pojawią. To idzie w tą stronę i to będzie na pewno stopniowe działanie. Póki co są 8, Wargaming na tym dobrze zarabia, nie ma takiej potrzeby, ale 9 są tierem, który trzeba będzie wypełnić, bo teraz 9 są takie troszeczkę smutne. Uważam, że bardzo niedoceniane, nie ma dla nich żadnego trybu specjalnego. 8 można wykorzystywać tak, na twierdzy, na bitwach drużynowych, w turniejach. A 9 są takim tierem pominiętym, prawda? Co o 9 można powiedzieć? No, nie ma ich tak naprawdę za dużo w randomach. Nie ma ich w klanówkach. Nie ma prymyk na 9 tierze. No, taki tier pominięty, typowo pominięty, podobnie jak 7. Z tym, że 7 są tierem niższym, więc można to jakoś zrozumieć. A 9 to już jest prawie topka. Powinny być chociaż jakieś turnieje dla 9, no nie wiem, cokolwiek. Taka jest moja opinia. Też możecie się podzielić zdaniem na ten temat, bo o 9 rzadko się mówi. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o rundę, no to nabiera barw. Mamy już na koncie no ponad 6000 uszkodzeń, licząc ten strzał w Godzillę. I jeszcze mnóstwo do zrobienia. Ja tutaj miałem, podkreślam, lęk przed artylerią, bo wiedziałem, że ten dziad warcie, jeden drugi będzie we mnie mierzył. Tutaj piękna okazja na strzał w 140, zmarnowana. Może dlatego, że to był pocisk kumulacyjny. Ja uważam, że gdybym celował pociskiem przeciwpancernym, to pewnie by weszło. Te kumule bywają nieznośne. Teraz Skoda, mierzymy bok Skody. Pamiętajcie, no to jest pocisk kumulacyjny, wolniejszy, ale udało mi się wymierzyć. Gościa upolowałem. No i teraz widzieliśmy strzał arty. Druga arta, obie ładują. I oczywiście wycofujemy się stąd, bo to jest pole rażenia artylerii, żeby się przed nią schować. Trzeba się cofnąć mniej więcej tam w rejony artylerii naszej T69, prawda? Tam arta będzie miała problem się wcelować. No chyba, że podjechała już, nie wiem, powiedzmy K7, K6. Wtedy no będzie miała bić tutaj niemal wszędzie. Co robić? Kurde, co robić? Mamy 3 fragi, mamy 6000 uszkodzeń, rywale przyjmują naszą bazę. Trzeba wymyśleć, jak można dojechać do naszego kapa. Trzeba znaleźć drogę, ale przy okazji upewnić się, że w ogóle tam dojedziemy, nie zginiemy na dojeździe, więc T-95 popełniło ogromny błąd, pokazał się bokiem i pyk! Pocisk przeciwpancerny go dobija. Dlaczego to jest ważne? No bo kumul zablokowałby się na gąsienicy, a przeciwpancerny jest idealny na bok żółwika. Ja T-95 nazywam żółwikiem. Jak nie było kiedyś tortoisa, a T-95 mówiłem żółwik i jakoś tak mi zostało. Choć wiem, że tortoise to żółw,
więc ta nazwa byłaby bardziej prawidłowa. To jest teraz amerykański dywan. O, czemu nie? Śmigamy oczywiście w stronę naszej bazy. Tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia. I miałem kolejny problem. Nie wiedziałem, czy przypadkiem nie ma tutaj gdzieś Godzilli, bo ja mówię, najgorsze jest, że Godzilla jest takim pojazdem, który może nam zabrać całe życie jednym strzałem. Naprawdę. Lewandowskiego da się wysadzić, da się podpalić, choć mam gaśnicę, więc spokojnie, nie gram na racjach Lewandowskim. Za bardzo się boję właśnie tych pożarów. Już nieraz się spaliłem. Więc bałem się po prostu, że tutaj zaraz będzie jakiś problem. Godzilla mnie zaskoczy i pyk, cała bitwa pójdzie do piachu. Taktyka była taka. Chcę poruszać się między osłonami, aby Arta mnie nie wykończyła i aby widzieć, co jest przede mną. Więc jedziemy tutaj przy tych skałkach. Teraz bardziej prawej strony. Wycelowany w Revaloriza. No spodziewam się, że on tam jest. No i wyskoczy mi lew. Byłem wpieniony. Jak zobaczyłem tego lwa, już w oczach zapaliła mi się żarówka. O kurde, zaraz zbiorę. Na szczęście Arta spudłowała tylko 43 uszkodzenia. Czekam z apteczką, nie od razu jej użyłem. Poczekałem, jak druga Arta strzeli i dopiero wtedy użyłem apteczki. Także po strzale od dwóch Art. Nasza Godzilla skończyła fertka. Wszystko pięknie idzie dalej. A ja sam, świadom tego, jaka jest artyleria, świadom tego, że nie widać Godzilli od dawna, podjeżdżam tutaj do bunkra, do wraczku, no i mierzymy w lwa, pyk, zebrał, Arta kończy elegancko. Także mamy fajną pozycję, mamy wrak, za który możemy się schować, jesteśmy bezpieczni od Arty, ale czas nas goni. Ja wiedziałem, że rozsądnie jest poczekać, jak Godzilla się pokaże, no ale w 3 minuty, no raczej ona nie wyjedzie, szczególnie, że przegrywają rywale, trzeba samemu ruszyć dupsko. I tutaj Godzilla pojawia się od lewej strony. Ale miałem szczęście, że nie wyjechałem ciutkę później. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybym poczekał chwilę dłużej tam. Teraz mierzyłaby w mój bok, a teraz tak. Mierzymy jej po garnku. Pyk! Zdjęta. I choć Arta nas trafia, i choć Revaloriz nas trafił raz w bok, teraz się odbija, to musimy cisnąć dalej. Musimy, bo inaczej czeka nas nieunikniona porażka. 2 minuty 30 sekund do końca. Jedziemy. Oczywiście pocisk przeciwpancerny. Revaloriz jest papierowym pojazdem. Akumul zawsze może siąść na gąsienicach. Problem z tym Revalorizem był taki, że on ma 907 życia. I ja tak troszeczkę myślałem nad hajeczkiem. Wiecie o tym, że Lewandowski ma całkiem potężne hajki. 950 uszkodzeń, przebicie 90, ale no jakby nie weszło, kurde. To by był problem. A tak Arta może go zawsze skończyć. Szczególnie, że nie miałem taką, podświadomie myślałem sobie, że ja w niego strzelę i on będzie uciekał przede mną. Po prostu pojedzie w przeciwną stronę. A on postawił mnie na gąsce, ham. I teraz zrobił coś, czego nie zrozumiałem w ogóle. Do tego nie mogłem już tłumać. Zobaczcie, co on robi. Wyjechał pod K91 i dwie Arty. I tu moja Arta mnie patrzy, a myślę sobie, kurde, tylko nie to, teraz zginę od ich Art. Na szczęście, jedna strzeliła za 270, bardzo słabo. Chyba ma stokowe działo. Druga w ogóle nie strzeliła. Tak patrzę. A drugi strzał? Halo, strzel we mnie. Nie używam apteczki, no bo mówię, czekałem, jak druga Arta strzeli. Nie strzeliła. Nie wiem, gdzie ona mierzyła, ale miałem dużo szczęścia. Ja przypomnę tylko, że Lewandowski to od Art zbiera bardzo potężnie. Lewandowski strasznie zbiera od artylerii. Właśnie to jest wkurzające w nim, że jak Arta strzela w Lewandowskiego, bardzo potężnie zwykle. Nawet po 600-700 od takiego T-92. A CGC-k w tył jak trafi, o Jezu! Strach się bać. Do końca 50 sekund. Nie ma co teraz gadać o pierdołach. Zobaczcie, że jedna Arta jest po mojej prawej stronie. Ja sobie myślę, ja tutaj będę wcelowany, jak pojedziesz w prawo. Zdejmę cię. Ale ona inteligentnie tam, stała za górką. Wiedziała, że tutaj pewnie mierzymy. Mierzyli i nasi artylerzyści. Pyk. Boleczek kończy destruktora w artylerii. 1-1. Została ostatnia artyleria M40. Ja już taki przerażony, taką bitwę przegrać. Remis tak, porażka.
Jadę. Tutaj, myślę sobie, po mojej prawej może jest. Tam Godzilla jeździ, szuka, nie może znaleźć. Gdzie on jest w tej arcie? 8 sekund i artyleria pojawia się. Jest tylko jedna okazja. Jeden strzał, 40 HP do zabrania i trafiamy. Szósty frag. Nie ma medalu multiego, jest medal specjalisty. I ponad 9000 uszkodzeń na Lewandowskim. Na mojej jest nienawidzony mapie lodowiec. Było szczęścia i to pełno, słuchajcie. Gdyby ta bitewka potoczyła się ciutkie inaczej, to ja mogłem na początku już skończyć jako trup. A tutaj taka runda. To właśnie jest ten fart, który mam nadzieję sprzyja i wam, jest z wami. Życzę wam samych udanych bitewek dzisiaj przez cały weekend. I oby Arta strzela o was tak słabo jak we mnie w tej rundzie. Do zobaczenia. Hej.